Cześć, dzień dobry w grze A Plague Tale, a z tej strony Słowian. Witam was serdecznie. Wiecie, co jest najpiękniejszego w tym, jak ratujemy zielarza? Że go się nie da uratować. Spędziłem tutaj 40 minut, a potem to wygooglowałem i faktycznie jego się nie da uratować. Trzeba tutaj mordować wszystkich jak leci, ale to i tak nic nam nie da. Zielarz musi umrzeć. To jest w tym wszystkim najgorsze i najpiękniejsze. Ale że ja nie zostawiam po sobie żadnych wrogów, to zachęcam tego pana tutaj, aby mnie odwiedził. Chodź, chodź kochany, chodź. I miło było cię poznać. Już ciebie nie uratujemy, więc fuck you. Do zielarza akurat szkoda, ale no trudno. Skoro się nie da, no to się nie da. Sprawdziłem to również, jak powiedziałem wcześniej, w internecie. Okazuje się, że jest to niewykonalne. No to, że tak powiem, chuj z nim. Przecież ja wystarczy, że jedno zrobię raz tylko tak i pozbywam się w tym momencie dwóch problemów. Trudno. Tak było. A sprintem. Dobra. I w sumie? Czekajcie, jakbyśmy tutaj dobiegli. I może się go da uratować, wystarczy tylko przebiec porządnie. Ja mam dzban, żeby to zrobić miejsce. Cholera, nie? Dajcie mi chwilę. Nie no, bo tutaj jak podbiegnę, to będę mógł sobie wziąć patyk i go osłonić w jakimś stopniu, tylko że nie uda mi się tego zrobić w momencie, w którym oni tutaj do mnie podejdą, bo będę musiał się przekraść murem jakoś z tyłu chyba. Aż sobie to zerknę może jednocześnie, mając te patyki. Bo jeśli dokonałbym rzeczy niemożliwych w tej grze, to byłoby zajebiście. Wiecie, czy ja będę w ogóle w stanie przeskoczyć przez ten mur duży? To chcę sprawdzić. Nie, nie będę w stanie. Będę w stanie tylko i wyłącznie przez ten mały. Ale to musiałbym już coś tam rozwalać, nie? Już musiałbym mieć coś tutaj rozwalonego. Dobra, spróbuję. Spróbuję i zaraz do was wrócę. Dobra, w tym momencie całkowicie potwierdzony info, w momencie, w którym nawet byłem blisko tego gościa, no to już zaczął na mnie krzyczeć, żebym nie podchodził zbyt blisko i pobiegł w stronę kurwa szczurów, tępy chuj. Więc nie ginie, sikam na niego Elonara. Pa. Tego pana też chcę tutaj przyciągnąć. Nie podoba mi się, że tam stoi. Więc zaraz go tutaj ugasimy, jego entuzjazm tak naprawdę na szybko, tak jak zrobiliśmy to wcześniej. To nasz koniec, powiadasz? No to... to smutne. Dobra. Teraz robimy tak, robimy tak. Tu mamy szybkie przejście, przyjdą tamci ludzie. Teraz robimy tylko i wyłącznie tak. Dobra, biegam. Odrobinę. Umieraj w pizdu tam. Tak jak chcesz umrzeć. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że to wygląda, jakby się dało ich uratować, ale... ale zwyczajnie się nie da. To jest smutne, no ale cóż. Użyłem za dużo zasobów, trochę się zamotałem. Ale już chuj z nimi. To odwrócona uwaga. Walę sprintem, otwieram, spierdalam. Ara papa. Ach, zamknięte. Tutaj? Możliwe. Tak. Okej, okay, no jakoś poszło. No szkoda, że nie dało się go uratować, no ale... to ja mogę. To ja mogę, moi drodzy, to ja mogę. Nic nie mogę. Smutne. Czyżby? Nie. Dalej. Kutka.
Nie dojegają mi się. Dokładnie. Możemy mu wejść na Havirę? Nie możemy. Chyba, że możemy, tylko nie wiem jak. To jest to. Chyba też nie to. Nie, to raczej też nie to. A jednak. Nie, to nie to. Zresztą to wpadłem. You must be joking. It's all junk. This is going nowhere. And now I'm not even there for him. How will we even get back? Hands are sweaty. Amicia, come look. Okay. You stay here on patrol. Report if you see one bloody rat. The others with me. Look for any valuables. We need food, drugs, any goods. They're coming in. What do we do? Hey. What? You're not all right. I am. No, you're not. You're not even breathing right now. I'm dizzy. My heart's pounding. Listen. The Count soldiers are gonna seize everything. We've got to get them in the right shape before they do. I have to. No. No state to do this. I'm going. I'll sneak in. I can do it. If anything, I will run. It's not my first time. Trypułowcy chyba. Też się zdziwi, ziomeczku. Nie pójdę do niego. Dobra, olał mnie, więc olewa mi jego. Kurwa, za każdym razem. X. A co ja mam zrobić? Kontrolować. To nie mam noża, żeby mu przypierdolić po klacie? Mam. You won't stay hidden for long. There they are. Don't let them get away. Ja trochę ich uwagę odwróciłem. Ale on mnie chyba już dopierdoli tutaj. Prawda? Chociaż niekoniecznie, dobra. Uderz. Zabijmy go. W glebie. Dostałem dzidą. Ale to jest, zawsze tak jest, nie wiem czy zauważyliście. Kurwa, w ostatnim momencie, jak już czujesz się pewnie, to zawsze się jakiś pan śmieć odwróci. Chodź tu, kurwa. Jedź. Ej, ono tu. Jedziesz. Jo. Osa. Teraz zapraszam innych chętnych do zobaczenia, co się właśnie wydarzyło. W momencie przyjścia dają tubę na łeb, uderzenie i zabijamy ich na glebie. Tacy jesteście cwani, będziecie nam mordować kolegów, to i my będziemy mordować was. Jeśli tak i tak chcemy się bawić, dlaczego by nie?
bohaterowie są kolejni. To nie jest człowiek. Onar to jest, dobra. Warto pamiętać. O, mam pana do snajperowania zaraz. Kurwie synu jeden ty. Czy on nie dostał naprawdę? Ten gość. Czy on żyje dalej? Nie, dobra. O kurwa, jeszcze nie trafiłem. Dobra. Tam zgubił mój trop, więc mogę sobie śmiało przejść tędy. Tylko, że za dużo im nie zarobię w tym momencie, no bo... No bo za dużo im nie zrobię, no to jest najgorsze to wszystko. Someone will pay for this. Hang in there, Lucas. On you. To skradanka, to skradanka. Ja na bank muszę iść tam, no to jest już bardziej niż pewne. O kurwa, warto wiedzieć, że oni czasami tak zaglądają w takie miejsca. No to ja teraz szybkie odwrócenie uwagi, kontra. Chyba mnie nie wyczai. O, dostał kamieniem przez łeb. Ja? Przechodzimy dalej. Aha, easy kurwa. Did they hurt you? I'll survive. Thanks. This one learned his lesson. Mangy dogs. Hey, forget about me. I found a machine. We have to go now. They're coming. Go hide. I'll have them. Uh-oh. Let's leave now. No, they'll come after us. And I'm done running away. Man down! We've got an intruder here! Alert! That's it. Come. I'm ready. Gość nie widzi po prostu, tak? Dobry jest ty. Headshot. Dobra, a tego dobijemy klasycznie. A mi się odrobinę wkurwiła z tego co widzę. To tak nie tak odrobinę. No teraz jest troszeczkę piekło. Intruder here! She's armed! Shoot the bags, Misha. It'll blind them. Teraz szybki sprint w takim razie. I to. No nie, kurwa. Oszukane, kurwa. Strzelałem w ten worek bardzo wolno. To się dzieje akurat. Dobra, teraz klik tutaj. Teraz mogę go uderzyć? Tak. Dobrze, że mamy dwie szanse. Zabity. Nie ma co się skradać tak naprawdę. O, chyba jak mi zeskoczył mi na ryj prosto, to nie było ładne. To nie było zbyt miłe, gru, wiesz? Nie trafiłem go, kurwa, nie trafiłem tamtego typa z tyłu. Ja pierdolę auto-aimy w tej grze, to jest jakieś jebane ścierwo, kurwa. Zaraz się przerzucę naprawdę na myszkę i klawiaturę, kurwa, bez żadnego aima. Bo zaczyna być to wkurwiające. Raz. Ten klik. Drugi klik. No, I'm tired of being afraid. I'll show them that it's over. Come, I'll give you what you want. He has a shield. Careful. Intruder here! She's armed! Shoot the bags, Misha. Yes, yes! Teraz powinien dostać w pierdol auto-aim. Namierzanie przeciwników, kurwa, z dupy. Kurwa, których jeszcze nawet nie widać. Spoko. Raczej nie pomaga jakoś bardzo czasami.
when someone fights back. They're too many. They'll keep coming if we don't go. Go if you want. This is my ground now. This is where they die. I'll kill you, you're yeah! Oh yes, come then. Show me how you'll do it. That's all you've got. Come on! Kurwiła się troszeczkę, trochę robimy z niej. Klik. Dobry jest, trafił mnie trochę. Nie wiem co teraz. No! It's in mine now! You're dead! You're gonna have dead! Dobra, zabita. Kolejna tarcza. Uderz! Boom! I od razu... Spoko. Może być. No faktycznie trochę się mi się wkręciło w zabijanie. Ale może to i lepiej. O kurwa, no tego nie dojebiemy już. Bestia, kurwa. Gościu ma ksywę bestia. Gość ma ksywę bestia. Chciałem tylko zaznaczyć. A quick death after what you've done. We've paid the executioner to spend a bit of time with you before you hang. You should sit down. Oh, so that's all you have to say? Come on. You can do better than that. You have a whole garrison here. Why don't you really let yourself go? Stop. No. Do you see the situation we're in? We were just supposed to get herbs. How do you think Hugo feels right now without them? How will he feel when his sister is hanged? I made a mistake, right? I don't know what's happening to me, Lucas. I feel my mind going. Yes, because this world hurts. And it keeps hurting. It's a fight you cannot win, Amicia. You are not them. You are the room. Hey! The gallows is almost ready! Prepare to kick in! That's us. Listen. This thing works with fire. I'll tell you when I'm ready. Okej, okay, dobra, czyli już wiemy co, jak, gdzie i kiedy pierdolnie. Okej, dałem mu powiedzieć co jak. I co, to jest ten moment, w którym uciekamy, okej. Okay. Udało się. Gramy i zasuwa z drugiej strony i fuck you. Dobra, mega fajna jest ta gierka, naprawdę. Okno. Albo przez kominek, jak Święty Mikołaj, ale wątpię. Lepiej nie na Assassina. A chodź, będziemy spacerować? Please, 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 you can do it.
Gdy oni gadają, to ja nie gadam. Taka zasada. Prawda? Przyjdziemy obok nich po cichu? Nie mogę go tutaj... Nie mogę, nie mam... Nie mam procy chyba ze sobą. Żebym mógł go powiesić. No dobra, a jak będziemy dusić frajerów? Jeśli będzie bez tego. Kolejna psianka? Czy tam coś innego? Korzystać z procen... No nie może korzystać, dobra. To super factio. Okej. Okay. Mogą pomyśleć, że to po prostu ogień tak wybuchł dziwnie, prawda? To jest o tyle piękne w tym wszystkim. Chociaż pewnie się szczają, że ktoś tu coś kombinuje. Okej. Okay. Kolejny sprint. No duże. Dużo miejsca. Chyba się strzelili. Pytanie, czy ja muszę wyskoczyć tutaj przez okno, czy wejść na górę? Chyba wejść na górę. Okej, okay, chodzimy na górę. Tu był strażnik, który sobie właśnie poszedł. Okej, okay, dobrze pamiętałem. No i dobra, mamy checkpointa. Czuję się, jakbym nagrywał już 3 odcinki, a nie jeden. Nawet jednego chyba nie nagraliśmy. Cholera. No niepokój trochę. Czemu nie możemy sobie wziąć łuku jako ludzie i napierdalać do nich z łuku? To jest gość? Nie wiem, nie widzę. Nie. Jakieś miejsce po prostu. Tu ja widać. Lucas, I think we found that depot. Really? Yes, you're right. So that means the nightshade should be somewhere here. And my sling too. All right. You look for the nightshade. I'll look for my sling. We may need it. Right. Nightshade. I hope it's still in my pouch. Wiecie, co by było najlepsze w tym momencie? Podpalić im to w chuj. Ktoś jeden. Może tyle mieć... Wejdę tutaj. Zerknąć, nic. Schodzimy, blecz. No, ale te noże mogłaby sobie kurwa pożyczyć troszeczkę, no nie oszukujmy się, co to za zacięcie? A, to kamera. Ale kilka noży mogłaby sobie pożyczyć, mieć większy zapas. Też chyba będę musiał zainwestować większy zapas noży. Nie wydaje mi się. Może tutaj? Takie łuki piękne leżą, nie? To jest to. Maybe with a knife? Oh, here you are. I've got it. Careful with that.
know. To się wydaje na zamknięte. Yes. I've got the nightshade, Amicia. Finally. O, chyba. This hasn't been for nothing. Warsztat tutaj mamy? Prawda? Nie. O, to jest. Ornujemy nóż. Damn. I broke a knife, but it was worth it. Plenty of things in here. I should keep an eye out. No warsztat, dobrze. Jadłem. Let's see what can be done. Kolejną pracę mogę zrobić? Nie. Tutaj to było zajebiste, rozwinąć to odrobinę. Albo to, dobra, zróbmy coś takiego. Żeby, jak nie mamy miejsca, to żebyśmy to rozkładali na jakieś czynniki pierwsze i tak dalej, prawda? Zobaczymy, czy to będzie działało w ogóle. Z tego co pamiętam, było tutaj przejście do otwarcia. Więc śmiało możemy wchodzić na górę, bo tam zdobyliśmy już wszystko. Myślę, że ten recykling się przyda. I działa tak jak myślę, że działa. A jeśli nie, no to, że tak powiem, dupa blada. No, ale wszystko z czasem. Wszystko z czasem zobaczymy. No. Wait. I know this. Lucas, they have a map of Guyenne. Really? What's it doing here? I don't know. Here's the ocean. The lake. Home was... It was around here, yes. Hey, don't torture yourself with this right now. Yes. It's... all in the past. Okej. Okay. Mamy... wspomnienie. Dość eleganckie. Teraz tak, coś tutaj wisi. Wejdę, no przestań się wklejać w ten ekran, co? Proszę. No wiecie, że nic nie mogę zrobić w tym momencie? Czemuś? Nie mogę zrobić, coś się starało chyba. Możesz się odkleić od tego, głupia pipo? O nie, no ma, zaraz wracam. To jest chyba jakiś kurwa żart. Wiecie, że w tym momencie się wczytuję tutaj? To jest mój punkt kontrolny. Na zjebanej grze w tym momencie. Nieźle, co? Dobra, wyłączam i odpalam grę jeszcze raz. Dobra, udało nam się odkleić. Coś nam się koleżanka zaczęła wzdychać, ale w momencie, w którym, tak powiem, zresetowałem całkowicie grę, no to wszystko się naprawiło. Nie spodziewałem się takich małych błędów. Ale dobrze. To tylko gra. Coś się po prostu zawiesiło, pomyliło grze. Zdarza się i tak. Wygląda dziwnie. Proszę? Pojebane trochę. Nie można tego rozwalić. Chyba, że z góry będzie można rozwalić. Ja tutaj sobie tak zaglądam i zerkam, czy aby coś mi się tutaj nie przyda. To by się przydało na pewno, chyba tylko z góry będę to musiał strzelić. Więc w takim razie jeszcze raz na górę. Tamtędy chyba nie przejdę, ponieważ boję się trochę podchodzić do tego. Stąd to strzelę? Nie, bo to nie jest tutaj całkowicie. Ale ja chyba tam nie przejdę. Na wszystkim najlepsze i najgorsze. Bo nie jestem w stanie tam przejść. Też tu jakaś... Nie, na bank nie jestem w stanie. A tutaj mogę w coś strzelić? Cokolwiek mi się tutaj znajduje? Nie. Może jest jeszcze jakaś opcja wejścia wyżej? Jest wyżej. To nie bardzo wiem do końca, jak ja mam to sensownie zrobić. Bo przecież nie mamy tutaj nie wiadomo jak dużo możliwości. Tak mi się wydaje, że to powinno się udać zestrzelić, ale ten łańcuch lata jak psu jajca. Ciężko powiedzieć. Czyli jajca to się świecą, ale zrozumieliście mój przekaz, prawda? Że to bardzo mocno lata. Ale dobra, podejdę do tych drzwi i zobaczę, co da się zrobić, ale na 100% będę musiał zestrzelić to gówno. Nawet na 1000. Chyba to się zepsuło, albo tak wisi dobrze. Podejdziemy do drzwi, żeby zrobić interakcję i zobaczymy.
W momencie, w którym... Okej, okay, podwajamy patrole, to dobra informacja. Gdzie? Gdzie ty jesteś? Nie, to nie jesteś ty. Tu jesteś ty. Jesteś ty. Baju. A tutaj, Boże. No to pomógłbyś. Koleżance, dziękuję. Jaki gentleman. Zaczynasz się bać, czy oni się zaczynają bać? Nie wyłapałem do końca. Ten łańcuch tutaj świruje powiana drobinkę. Zerkać na czas, 32 minutki. Mam nadzieję, że jak ucieknę, będzie w porządku. To nic nie mogę zrobić. Go. Oh, this thing is heavy. Have you ever used something like this before? Of course not. What? O, dobra. There's a counterweight. I could handle the Lucas. Ty nakurwiasz, ja rozwalam. Down we go. It's working. Dawaj. Dokładnie. Bierzmy ją do drzwi. No tak, bo przecież my mamy pieprzone z balisty. O, to się nie zdziwiam na pewno. To już dobra motywacja. Postanawiałbym tutaj zostawić na chwilę obecną, zrobić... Dobra, ładujemy. Prawda? Za późno na myślenie teraz. Chyba nie do końca dobrze. Jebało. Mega. At last, what took you so long? Well, I... The herbalist was out when we arrived. We had to wait, but we have everything. We shall give this to him. Yes, we've lost enough time already. How is he? Exhausted. He fell asleep when it calmed down. Please, he's fine. He's in good hands, the best you can be sure. I hope so, for your sake. Huh. Ukończ rozdział trzeci. Don't. I know it's hard, but it has to be done. It's been 2 days. How can you stand there and do nothing? He doesn't deserve this. I'm taking him out of here. Harry, reaching the last threshold is a very rare event, a critical one. Of course, from now on, we need to isolate him. The Order has special buildings. You want to lock him away? Do you know what your brother is capable of? He will do much worse. Hey! He's a child! This is not his fault!
And the more you hurt him, the more rats are out there and the more people die. This is why we need to take him away. His power will grow stronger as his days draw shorter. Magister, please. What do you mean? Amicia, Hugo is condemned. The last threshold means the death of the carrier. No. There must be a way. Lucas, your friend bought you time when your brother reached the first threshold. But this is something else. There is no stopping it. No elixir, no potion. Wait. There's an island. He keeps talking about an island. Maybe the macula is behind it. A child fantasy. So what's a child's fantasy doing on the wall of your laboratory? Yes, what's out there? Poor girl. You're running away from reality. You must accept your brother's fate and your home. And the fate of a protector is to do as the Order commands. I don't give a damn about your order! I don't know you, I don't work for you! Let me see him! Hugo is tired, Amicia. You can't enter his room in your state. Let me pass! Not until you've calmed down. You said it yourself, the macula feeds on his emotion. We are going to the Order's quarters in Marseille as soon as possible. I've got a boat and a man, Joseph, waiting at the harbor. He needs to be warned. As for me, I'm going to rest. Let me know when you're ready to go. Lucas, please go to the harbor and find this Joseph. Yes, Magistra. Be careful, both of you. Are you all right? No. Did you know about Hugo? I wanted to tell you, but... You should have. We're talking about my brother, Lucas. I didn't know Magister Bogdan would tell you like this. Lord, I can't. Let's just keep going. Fine. Wow. Nie ufam trochę gościowi, ani trochę tak naprawdę mu nie ufam. No ale cóż, zobaczymy co będzie się działo w następnym odcineczku. Z mojej strony to wszystko, zostawcie lajka i suba, jeśli się podobało. Widzimy się już niebawem. Bogdan pozdrawia, cześć.